Słoneczko, witam serdecznie. Jest 30 kwietnia, godzina 10, niedziela. Zaczynamy majówkę. W tym roku padło na wyjazd nad morze. Po kilku sezonach w górach zmiana. Jesteśmy na wyspie Rugia w miejscowości Sztedar, niedaleko Bergen auf Rügen. I co nas czeka dzisiaj? Dzisiaj robimy pętlę po wschodniej części wyspy, czyli jedziemy w kierunku Sagard. Potem przez park Jasmund. Tam będą widoki na klify. Dalej będzie Sassnitz, Prora, Binz, Selin. Być może zjedziemy na samo południe do Tisow, ale jak nam zabraknie czasu, to odbijemy wcześniej na Putbus. No i przez Bergen auf Rügen wracamy do miejscowości Sztedar. Pętla około 120 km. Jutro będzie część zachodnia wyspy, czyli półwysep Arkona, najbardziej wysunięte miejsce na północ. A trzeci dzień spróbujemy dostać się na wyspę Hiddensee. No i to będzie już wtorek, środa, 3 maja, wracamy do domu. To było na tyle na razie. Do zobaczenia na trasie. Ale wiejesz na wodę jakimś falowaniem? No wieje. W prawo jedziemy, w kierunku Sassnitz. Sagard, Sassnitz prosto. Jak ja to lubię. Ale warunki dobre na dechać. A to jest to. Pięknie wieje, pięknie. Nie, bo się kończy coś. Coś czuję, że będzie jak na Bornholmie, że nie wiem gdzie jest, co nagrywać, telefonem, kamerą. Gdzie spojrzeć? Droga. Gdzie? Dalej jest. Dalej? Tak. Słuchaj, pierwsze 7 km, czyli tam mamy? 13. 13 km. I już wiem, że będzie dobrze na tym wyjeździe. I już mi się podoba. I proszę zobaczyć, nie potrzeba żadnych barierek. Tak jak parawanów nie potrzeba, taki barierek nie potrzeba. Żółto od mleczu, a nie od bariery. Tak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów. Żeby nie było, że nie jestem patriotą, no ale po co te barierki? Dotarliśmy do Sagard. Teraz musimy dojechać do miejscowości Bobin. Później kawałek prosto i w prawo w kierunku Sassnitz. Ale zanim dojdziemy do Sassnitz, to wjedziemy do Jasmundzkiego Parku Narodowego. I tam mamy
nadzieję na przepiękne widoki. Czyli słynne klify na Rugi. I taki odcinek w kierunku Bobin. Ładny asfalt, brak ścieżki. No i zajebisty wiatr. Dojeżdżamy do miejscowości Bobin, dalej prosto w kierunku Parku Narodowego Jasmund. Prawie jak na Paryż-Roubaix. A tam widać już otwarte morze. Tu jest to? To jest to? To jest to. Czy tu się drogi zbiegną? No to dobra, to czekaj. Gdzie jesteśmy? No to tu się cofnijmy. Dlatego jakoś to, kurwa, nie wiem. No tak, ale to już mi że bardziej, że wciśniemy tu gdzieś, nie? Przez te lomy właśnie. I cały czas brzegiem morze do parku. Masz to, bo to jest R10, tak? Tak, tak. No. No to ile to, ile to jest na mapie? Ile to jest dystans? Przecież to jest jakiś śmieszny dystans. To jest ile kilometr? I to? Zjedziemy na dół. Miejscowość Lome, nad całym morzem. Wow! Na dół, na dół! I co? Czego się nie robi dla zdjęć, nie? No. Nawet byś zjechał tutaj na rowerze po tej drabince. Jakby się dało. Oczywiście na przednim kole. Ale widok. Tak właśnie. Czyli tak, jesteśmy tutaj. Lome. I teraz szlakiem E10. Jedziemy w stronę Königstuhl, 118 metrów wysokości. Tam powinien być taki jakiś ten na R10. I tu będzie wejście do parku, chyba. No, ładny obiekt. I tak sobie poleżę. Jezus Maria. I tak sobie k***a poleżę, a co? Nie mogę? Ja mi to jest tu kolano. Kolano. Jak to zjechać się kamera poleciała a teraz z tyłu. Jesteśmy przy wejściu do parku. Kilometr stąd się przewróciłem i to dosyć mocno. I musi to zobaczyć lekarz, bo są dosyć głębokie rany od żwiru. I lekka opuchlizna się pojawiła. Także nie wchodzimy na Königstuhl, bo nie ma czasu i próbuję się dostać do lekarza. Relację zrobisz? No. I wrócisz. Oznaczysz mnie? Wrócimy do relacji. No. Czekamy na karetkę. So you have a life-threatening emergency now.
No, I don't think so. I had an accident. Can I pick him up? No, it's not that quite deep. Yeah. It's a little bit dirty, but I can't clean it here. So, please, you and the school. You're here now for a holiday. Yeah, first day of the holiday. Where are you living here? Stedar. Stedar. Okay, it's near Bergen, isn't it? Yeah. Okay. Would you like that we take you to the hospital because it's not life threatening? Can you move your leg? Yeah. It's all good. Yep. Taka sytuacja. Spadłem z klifu. Bo to będzie bardziej dramatycznie. Po wycieczce. Nie, to idziemy dalej. Zasnic. Dobra, wyjechaliśmy z Sasnic, jest trochę czasu, może trochę opowiem, co się wydarzyło w ostatnich tam 2-3 godzinach, bo tam Jacek coś tam nakręcał, ale nic nie było mówione do kamery, także przewróciłem się raz na lewe kolano, no tam prędkość spacerowa, tam jakieś 5 na godzinę jechałem, praktycznie się zatrzymywałem, jakoś się niefortunnie wypiąłem i ratowałem kamerę i tak już niefortunnie się przewróciłem. Natomiast drugi raz, dużo poważniej, przewróciłem się 2 km dalej. Praktycznie kilometr od Parku Narodowego Jasmund, od wejścia do parku. No, tam mnie troszeczkę turyści opatrzyli. Nic nie jest złamane, nic nie zerwane, ale niestety wywróciłem się na szutrze, więc te ostre kamienie mocno pocięły mi skórę na kolanie. Tak to wygląda już po opatrzeniu przez ratownika medycznego. Musiałem wezwać karetkę, bo kierowca autobusu miejskiego nie chciał zabrać mnie i roweru do najbliższego miasta, bo nie wożą rowerów dzisiaj. Rowery są włożone jutro. Także taka nieprzyjemna sytuacja. Odpuściłem, podszedłem do tam ludzi pilnujących Parku Narodowego. No i poprosiłem o pomoc. Mówi, że żadnego lekarza nie ma na miejscu. I że będzie trzeba wezwać ambulans. No także no, trudno, stwierdziłem, że nie będę ryzykował, niech ktoś to na to spojrzy, zanim ruszę dalej, bo nie chcę nabawić się problemów. Karetka przyjechała po około tam pół godziny, że nie było zagrożenia życia, więc nie musieli się spieszyć. Opatrzyli mnie, dali druczek, skierowanie na SOR do najbliższego szpitala, a najbliższy szpital jest w Bergen, czyli niedaleko naszego noclegu, przy czym stąd jest jakieś 30 km, ale pozwolili mi jechać, mówili, że jak chcę bardzo, to mogą mnie zabrać karetką, ale jeżeli tutaj nic więcej nie dolega, to dali mi zgodę na jazdę na rowerze, pod warunkiem, że się zgłoszę do szpitala. Że obiecam mu, temu ratownikowi, że się zgłoszę do szpitala, dlatego że mówi, że konieczna jest szczepionka na tężec. No i co, no i kontynuuję jazdę. Oczywiście skracamy całą drogę, bo praktycznie jest już godzina prawie 16, my jesteśmy dopiero za Sasnic. Zajedziemy do Prory i do Binz, bo są tak w miarę po drodze do tego Bergen naszego.
pro wrestling z tego, że to jest, to był największy nazistowski ośrodek wypoczynkowy. Co prawda nie zdążyli go dokończyć, ale to jest 4,5 km budynku przeznaczonego dla 20 tysięcy ludzi. Także pójdziemy to zobaczyć. Z Prory jeszcze 6 km do Binz, a potem już nie ma zmiłu się, lecimy na Bergen. Muszę się ogarnąć i jechać na SOR po szczepienie. No klimacik jak to nad morzem, no jest po prostu super, no co tu dużo mówić. Ten dzień będzie długi, bo jeszcze SOR mnie czeka. Sprawdzimy niemiecką służbę zdrowia. Nie będzie jeszcze go do siebie rano. Ratownik mówił, że to krótki temat. Wchodzi pan, pokazuje pan dokument ode mnie. Robię panu zastrzyk i jutro pan jeździ. No to zobaczymy. Na razie zbliżamy się do Prory. Zobaczymy ten wielki obiekt. Potem Binz i potem lecimy już na Bergen. No nic nie jedliśmy przez te moje przygody. Nawet loda nie zjadłem, a chciałem tak loda zjeść, tam mieli włoskie lody, nie? No jest taki mroczny trochę, jak zobacz tutaj, jak zawalone. O, dzwoni Mondial Assistant, dobra, muszę się wylogować. No i tam jest ta część wyremontowana i tam jest chyba jakiś hostel albo hotel. Tutaj jest część odnowiona. Tu by się pomieściło miasteczko, nie? Ile jest w Warszawie mieszkańców? Całe 8. No to tutaj 20 tysięcy było, nie? Miało być. Gmina by weszła. Ile? Gmina by cała weszła, gmina by 14. No, upchnęliby wszystkich tutaj w jedno miejsce. Bo tak czytałem, że 20 tysięcy ludzi i 10 tysięcy pokoi, nie? No i jesteśmy w Binz. Polacy nam powiedzieli, że to taki niemiecki Sopot. Faktycznie. Takie budynki podobne do tych, co można spotkać w Sopocie. A na plaży trzeba nosić gacie. Plaża tekstylna. Trzeba cisnąć. Tak będziemy na godzinę. No to jest 19. Późno jest, nie? No to jedziemy na 19. Ale dla mnie się jeszcze dzień nie skończy, bo jeszcze na Sorze 6 godzin. No, mam nadzieję, że tam pójdzie szybko. Znaczy wiesz, po prostu chciałbym być już bliżej niż dalej, nie? Bo teraz mamy kawałek drogi. Kurde, to są takie zapachy, żebym sobie usiadł i naprawdę posiedział i coś zjadł, ale kurde, no stresuję się tam, niech. Chcę mieć z głowy to szczepienie już zasrane. Salin. A Salin jest na dół, na południe. Powiem ci tak, pierwszy upadek był zabawny, głupawy, ale zabawny, nie? Był po prostu, to było coś takiego, co nie powinno się wydarzyć ludziom, którzy jeżdżą regularnie na rowerze. Ten drugi to już głupota troszkę, ale no jednak przyczyniłem się ja i ten rowerzysta. Gdyby on mnie z lewej strony chciał normalnie ominąć, to byłoby ok. Ale gdybym trzymał wszystkie ręce na kierownicy, to bym opanował prawdopodobnie sytuację.
Sztedar w prawo. Powoli kończymy pętlę. Niepełną, ale coś tam się udało przejechać mimo tych wszystkich przygód po drodze. Miejscowość Sztedar. Jesteśmy na miejscu. O, zimno. Będę żył. Dali zastrzyk czy nie? Dali zastrzyk. I co powiedzieli? Mam papier na to. Żebyś ci wsiadał więcej na rower? Morgan, Fahrrad, Verboten, nie? No, Morgan, Fahrrad, Verboten. Bardzo sympatyczna pani, taka starsza. Po angielsku tam dobrze, po niemiecku próbowałem też ja, ale się nie szło. I bardzo sympatyczna, powiedziała, że fajnie, super się rozmawiało, ale nogę trzeba pijeć. Nad kolanem. Nie. No generalnie jutro nie powinienem, nie, nigdzie jechać. Nie, jutro nie. No ty jedź. Jak jedź? No idź do Selin i tam sobie zobacz do końca. A co ty tam? Pojedziemy na Puttgarden. Naprawdę nie chcesz jutro jechać? No jak mówisz, że nie mam jechać. A co ci ma powiedzieć? No wiadomo, że będzie mówiła, żebyś nie wiem. Nie wiem, tak się pytałem delikatnie, czy mogę po prostu jeszcze jeździć, nie? Czy mogę pojechać jutro gdzieś, nie? Nie mówię jakiś tam hardcore, nie? Tylko po prostu pokręcić. Ona mówi, no żeby to kolano nie powinno się ruszać, nie? Na razie. A to jest spokój, nie jest tak źle. No żyje, nie? Oddycham, no, puls, ale... nie sprawdziła. Ale nawet już nie boli przy pedałowaniu, no nie. Pytała się, skąd przyjechaliśmy, nie? Znaczy w sensie tutaj, skąd przyjechaliśmy. Jakby, że nie boli mnie, tylko po prostu rana była bardzo głęboka. I po prostu dlatego też wezwałem karetkę, bo mówię, kierowca autobusu nie chciał mnie zabrać z rowerem, nie? No to wezwałem karetkę, tak było. Ja mówię, że w karetce mówił, że konieczne jest szczepienie. No i że miałem mu obiecać, że dzisiaj przyjadę do państwa. No, jedziemy na pizzę? Otwarte jeszcze? Dziewiąte. No, na dyskę nie pójdę, nie? Teraz. Chyba, że pojedziemy do domu, biorę spodnie. Nie, to już mi się nie chce teraz przychodzić. To 10. Nie wiem, czy tak sobie zrobię, bo nie mam taśmy żadnej kurwa klejącej. A tam co ci zaszybiło? Taśmą? No taśmę. Dobra. Jedziemy. Jedziemy. Na pizzę czy...